Wszyscy grzecznie spali na zgaszonych silnikach. A 5 stopni w nocy. Dobra. Te pomidory z Teksasu są dobre. No. Przyjechał jakiś trak meksykański, przyciągnął na czepę, patrzyłem, 38 stopni, przepina, bierze pustą. No może akurat, to moja. Kto wie, zobaczymy. To jeszcze wszystko pozamykane. No i tak, celnicy przychodzą dopiero za 2 godziny. Jest 10 rano czasu lokalnego. Drugi trak z Meksyku. Ten nie, ten jest kanadyjski. Drugi trak z Meksyku. Na czepa 48, ale tam jak jest ciężki ładunek, to oni wszystko bokiem ładują. Dwie naczepy, to już jest dobrze. No, tak mówił, że dzisiaj powinna być na 100%, czy tam 99%, no więc bądźmy dobrej myśli. Za pół godzinki odpalę chłodnie, chociaż jest na zewnątrz w miarę podobna temperatura, nie? Ale już tak profilaktycznie odpalę. Jest i trzeci trak z Meksyku. Z każdym trakiem szanse, że mój ładunek jest, się zwiększają. Sądzę, że będzie dobrze. Paliłem chłodnie, niech już pochodzi. No mówię, dużej różnicy nie ma między temperaturą zewnętrzną, jaka była, a pudłem, znaczy a tą, co chcę mieć. Pokażę wam w środku nowego Thermo Kinga. Jeszcze jest czyściutki. Ciekawostka, nowe Thermo Kingi mają panel słoneczny u góry, żeby podładować wśród baterię, jak agregat jest wyłączony, nie? Żeby cały czas był sygnał z GPS-a. Zauważyłem to na nowym agregacie, jak odświeżałem śnieg. Jedyne co wam powiem, to Thermo King na wyższych obrotach już nie jest taki dziwny, jak był wcześniej, ale to wynika z tych dwóch wiatraków. Na niskich obrotach jest spoko, nie? Chwila, moment i schłodzone. Dobra. I właśnie w takich przypadkach chciałbym mieć start-stop, nie? Żeby wyłączyli. Żeby się pudło wyłączało. Ale niestety, na pewnych wartościach temperatury jest ten. Jest blokada i tylko jest ciągły. Ktoś tam szef wchodzi. On jest ten, na spedycji i on też przestawia naczepy. Ogarnia temat, zaraz zobaczymy, czy do mnie zadzwoni, czy nie. No, już powiedzmy, że już bym chciał jechać, bo ja tak naprawdę to w tym Teksasie jestem od środy. Co ja kilometrów zrobiłem od środy? 300? 400? Segej. No tak, w czwartek rozładunek. W środę zajechałem o 2 po południu na truck stop. To co ja, do rozładunku miałem 50 km i od rozładunku tutaj 250, 300 km od tego zrobiłem. Od czwartku. No zobaczymy, jak mi zapłacą. Ja naliczyłem 3 layovery. 3 dniówki próżnowania. No zobaczymy, jak mi zapłacą, bo oni też mogą się upierać, że a, bo reset musiałeś robić. Nie musiałem robić resetu, bo miałem powolną jazdę do Teksasu. I mogłem ładować nawet w piątek. I wracać. Dobra. Już by mogli mnie. Już mam ochotę stąd uciekać. No, będzie się podpinał pod jakąś naczepę. Pół godziny do celników, ale mogą tak zrobić, żeby jak tylko celnik przyjdzie, żeby wszystko było gotowe, nie? Zobaczymy. Ale już się pod jakąś będzie podpinał i jakąś będzie cofał. Może to dla mnie? To jest ta pierwsza, co przyjechała. I druga idzie pod rampę. Obydwie naczepy mają żółtą kartkę kwarantanny. Dojrzałem to z daleka. Oho! Dzwonią. Hello? Good morning. I'm in the air, yes. How many straps do you need? I got one inside. Do you want another one?
Okay, door number 4, open the doors. Thank you. Hej, czyli to jest moja. Jedziemy. Teraz to już będzie szybko. Za 20 minut przychodzą celnicy. Za godzinę stąd wyjadę, podejrzewam. Ten moment, gdy podjeżdżasz pod rampy, a wszyscy jeszcze tam są. Z tyłu. Jako pierwszy, to jest takie dziwne uczucie, nie? Ja już sobie przeglądzik odpalę, bo to nie powinno trwać długo. Będę miał to z głowy, jak tylko nie załadują, to ogień, pre-trip. Dzisiaj do Domino chcę dojechać, bo tam dalej, no zobaczę jak będzie sytuacja, ale tam później dalej nie ma gdzie miejsca się zaparkować. Pre-trip inspection and load. Celnicy już byli? Nie, bo tutaj jeszcze nic nie jest otwarte. Celnik przyjdzie, on musi. Celnik musi być, jak zrywają plomby z innej naczepy. Te dwie obok, co cofnęli, są pozamykane, nie? Więc jedna z tych dwóch. Albo ta, albo ta. Powiem wam, że będąc niedawno na Kubie, to jest taki klimacik jak na Kubie trochę. takie same pustki. No może te naczepy nie pasują, nie? Ale sam klimat, że szersze ulice. No tu już jest Meksyk. Dobra, idę tam na parking, zobaczcie. Przy osobowych te celniki już są. W samochodzie można ich poznać. W sumie to nawet na ulicy widzieć się nie stało, jakby człowiek spał. Ale to pod firmą jest dobrze. Dobrze, dobre spanko. Ja nie widzę samochodu. Celnika, chyba że osobowym przejechał. Co wątpię. Mają służbowe samochody. Będę widział, jak będą jechali. Ten też wczoraj tu był. Ja myślałem, że go wczoraj załadowali. Pojechał, a pojechał tylko na truck stop. Gdzie te celniki? O, następny przyjechał z Meksyku. Gdzie te celniki, no? Do roboty! Bo kierowcy czekają. A, celnicy akurat mają to jako priorytet życiowy, przyspieszać pracę kierowcom. Zacznijmy się śmiać. A, do niego musieli zadzwonili, on był na truck stopie, bo też od razu pod rampę się cofa. Dlatego do mnie dzwonili wcześniej, nie? Się pytał, czy jestem na truck stopie, czy nie, żebym miał czas na przyjechanie, nie? Tak, on się cofnie pod jedynkę. No to prawdopodobnie... No nie, tutaj dwie naczepy są. Jego będzie tamta przy samym tym, a moja ta albo ta. Ale coś mi mówi, że to będzie ta. Dobra, nieważne, która by nie była. No, przyszedł, powiedział, że jak będzie zielono, to mam się odjechać. I pytam się, celnicy już są? Jeszcze nie, ale mówi, jak przyjadą, to będziesz pierwszym do ładowania. Później ten, drugi. I lecimy. No, chyba jest, bo się podczepią. Czyli ta jest moja. Zobaczymy, czy odjedzie, czy będzie czekał, aż oni się pojawią. Po tamtej stronie mają, kurcze, otwierane te, od wewnątrz, od środka, a tutaj trzeba otwierać drzwi. Dobra. No chyba jest celnik. Jest celnik, bo plomba już zerwano. Musieli zerwać pod rampą. Elegancko. To teraz już jest 15-20 minut, mówię wam. Są awokado z Meksyku. Dawać mi to na pakę. Samo mi załaduje jak te. Jak jest. I mówię, te ładunki pod tranzytem, pod plombą, one nie są na styk, bo wiedzą, że są różne naczepy. I ja z tą naczepą nie bym miał problemu, nie? Zresztą zaraz, znaczy zaraz, jak załadują mnie, to sprawdzę. Na lofie oczywiście. Na tam gdzie wczoraj, znaczy tam gdzie wczoraj, tam gdzie w piątek byłem. 13:11. Zobaczymy, o której wyjadę. Ale mówię, to jest dobra, już się wszystko buja. Także jest git. Super. Numer plomby tylko spiszę. Naklejka na dokument, porobię zdjęcie i wysyłam do firmy. Nie? I następny wyjazd podałem, zmieniłem z czwartku na piątek, no bo jak przyjadę w środę, no to
znaczy kruciak. Najlepiej to by Colorado jakiś dostać. Zastanawiam, czy nie zrobić sobie wyzwania i spróbować dojechać 3 dni, no. Bym musiał jechać cały czas autostradą, nie? 6-5, ale dzisiaj, no tak patrzyłem na Google, to nie jest najgorzej. W Austrii się trochę ształuje, ale... No... 3500 to jest 35 godzin jazdy. 11 plus 22. Nie da rady. Nie da rady, no nie ma jak. 11 to jest 1100, 2200 i 1300. Nie, da rady. Teoretycznie da. 1100 plus 1100, 2200 plus 1300, 3500, nie? No ale to wszystko by musiało iść tip-top codziennie, a bym miał problem ze spaniem, bym musiał wyjechać do końca i bym musiał gdzieś wylądować przed Little Rock na 30, gdzie nie ma za bardzo parkingu. Później bym musiał zajechać późnym wieczorem za Indianapolis, ja wiem, na który parking to wyjdzie, i stamtąd bym musiał się modlić, żeby na granicy było dobrze i w Toronto było dobrze, nie? Także to było dobre na papierze, ale nie na tym, nie na książce elektronicznej, no. A tak to dzisiaj chyba dojadę tylko do Domino, tam gdzie spałem przed zrzutką, i tam raczej będzie miejsce, no i w ostatni dzień we wtorek dojadę gdzieś tam w okolice Cornwall czy coś takiego i zostanie mi godzina, dwie w środę rano. To teraz już jestem w okienku takim, że wiem, o której, jak wszystko zależy, od której tutaj wyjadę, i będę jechał tyle, ile trzeba jechać, nie? Także ja to jak wyjadę stąd do pierwszej plus 9 godzin jazdy do 10, czyli o 8 rano, poniedziałek, 8, wtorek, szósta, środa, czwarta rano, 6 rano bym to zrzucał u klienta w Montrealu. I ja to potrafię przewidywać, nie? To jest wersja optymistyczna. Zielone światło. Nie wiem, czy scenik wyjdzie, czy jak, nie wiem. Czy każe mi zamknąć drzwi i mógł się cofnąć? Nie wiem. Zamknąłem drzwi, kazali się cofnąć z powrotem i się spytałem celnika, czy mogę dać jeszcze jedną tą. Jeden pas. Dali jeden pas, ale ja chciałem dać jeszcze drugi wyżej. Dobra, idę po papiery i spadam. Cias gracias, see you next time. Kierunek truck stop. Zważyć się i łogień na tłoki. Co jest? Czyli o godzinie za 10 druga. O godzinie drugiej po południu wyjeżdżam spod klienta. Dobra, waga i zasuwam. Zobaczę, jaka będzie sytuacja na 35, ale nie cierpię tam będę jeździć. I nie ma co próbować dojechać, bo wiem, że nie dojadę. Wiem, że nie dojadę. Na 3 sztychy to by się równało z cudem i stresem codziennym parkowania. Znaczy w sumie 2 dni były stresem z parkowania. No nic, zobaczę. Na razie jadę. Na wagę. Wracamy na 35. I następnie przejedziemy przez checkpoint. Mam nadzieję, że nie będzie dużej kolejki. Chyba nie ma dużej kolejki. On gdzieś tutaj się zaczyna. Zaraz jest. I później co? No trzeba się zważyć, trzeba się zważyć. Pointik. Zobaczymy, czy będzie kolejka. Niedziela dla osobowych bardziej może być. Druga granica, proszę Państwa, tak jakby. No i wszędzie tych pełno Border Patrol dookoła. W tym rejonie. Nie ma kolejki, także spoko. Elegancko. Zaraz będzie gdzieś pierwszy truck stop, to się zjeżdży. Zaraz będzie los, to się zjeżdżam ważyć, nie? Dobra. Truck buses use right lane. Czasami zadają pytania, czasami nie zadają. Dzisiaj się spytał. US? Kanada. Okej. No to okej. Szybciutko się zważymy. I lecę dalej. W San Antonio podejmę decyzję, którędy jadę. Czy na 35 na Dallas? Czy jednak moim szlakiem?
to jakby było bez straty czasu, nie? Ale mówię, to na 11 to mi wyjdzie gdzieś tam spać między Texarkana a Little Rock, a tam jest lipa z parkingiem. Szczególnie jeszcze wieczorem, jak tam zajadę w nocy, nie? Także ja się nie będę chyba zabijał, bo w imię czego? Że wrócę do Montrealu No to ciężko oszacować teraz, nie? Ale powiedzmy... No, bym wrócił do domu o 9 wieczorem na bazę. 9 wieczorem, 9, 10 wieczorem na bazę, a tak to wrócę następnego dnia o 10 rano. Czy 9 rano. A to będę cały czas w stresie, a tak to na luzie. Dobra, najpierw się ważymy, a później tego. Prawdopodobnie pojadę moim szlakiem, bo ja nie cierpię tej czystki piątki. Nawet nie zjadę na Lowsa, tylko tu jest pierwsza Catscale. Na Lowsie to będzie zamieszanie, a tutaj proszę, pyk, pyk i od razu się zważę, nie? O matko, co to za droga? Jak na Kubie. Dobra, raz, dwa. Mój rapido, rapido, rapido. Sądzę, że jestem ok. 18 ton jest napisane w dokumentach. Dobra, koła wszystkie na platformie, ładnie. Tak jest. Teraz tak. No, zmieniaj się. On duty. Wait. Tak. Wait my truck. To jest jaka numer? 2192. 2192, zgadza się. Numer naczepy tylko trzeba zmienić. Nie mów mi, że nie działa. Nie, działa. Numer naczepy TK 6111. Done, accept. I teraz ile tutaj? 12, 13? W różnych miejscach różnie kosztuje. 13. A nie, to parking. No i teraz mi da autoryzację i spadamy. 77, jestem ok. Ciężki z tyłu, super. Jo. Cała operacja trwała minutę. Tak, to musiał się zaparkować, wejść do środka i tak dalej, i tak dalej. A tak nie ma nas. Już się Austin zaczyna czerwony robić. San Antonio też tam, także nie, już podjąłem decyzję, jadę moim szlakiem. Na 7779. No dobra, teraz tylko 3 dni jazdy. Dzisiaj dojechać gdzieś. Że jestem już na dziesiątce. Pogoda się ładna zrobiła, jest tęgi ruch, nie? Dobrze, że zaraz nie zjadę, znaczy zaraz, za 40 minut zjadę na mój szlak. Bo jest naprawdę ciężki ruch między San Antonio a Houston. Już tak dobrze roboty minąłem bez większego zwolnienia, ale tam droga jest tak rozwalona, że masakra. No i nie poleciałem na czystkę piątkę, bo tam już San Antonio się korkowało na wyjeździe, Austin, później Waco. Pojadę sobie już takie, no dzisiaj mi musi skoczyć tutaj 2900, to wiem, że wjadę do Kanady, czyli tak za 3 godzinki mogę już wstawać. Nie próbuję jechać na maksa, żeby dojechać na wtorek wieczór. To jest zbyt ryzykowne, nie? Że to wyjdzie. No, zostało mi 8 godzin jazdy plus pauza, czy 8.15. Czyli jest 5 po południu plus 8, to nam daje 1 nad ranem. Po pierwszej bym musiał stanąć. Gdzie ja na 30 o 1 nad ranem znajdę parking? Nie ma szans. Może gdzieś na poboczu, nie? No, ale takie będzie kombinowanie. No i jutro bym musiał stamtąd zasuwać aż za Indianapolis. I też bym ruszał o 11 wieczorem. Dostanę o 10 wieczorem. I za Indianapolis, no może tam jeszcze by jakieś miejsce też takie. No i później bym ruszył o 8 rano i o 10 wieczorem bym był w Montrealu. Nie, nie, nie. A tak to będę tylko 8 godzin później, nie? 8 czy 9 godzin później. Na spokojnie, bez stresu. I zjeżdżam z autostrady.
kawałeczek się trzeba trochę przebić do mojej drogi i później już na szlak. I za jakąś dotrę do tej mojej miejscowości Lexington i stamtąd pamiętam dobrze, że już dojeżdżałem chyba nawet do granicy z Kanadą, już nie pamiętam, nie? Ale ja dzisiaj sobie pojadę jeszcze trochę. Jeszcze mam 7 godzin, no wiadomo, że 7 godzin nie, ale pojadę jeszcze, pojadę. Nareszcie zjechałem z tej dziesiątki. No teraz już się troszeczkę rozluźniło, ale przez pewien moment to było uff, panie, nieciekawe. I od razu inna jazda, proszę, na podwójnej, pięknie. A z naprzeciwka karetka. Karetka? Dwie karetki, czy to szeryf? Nie, też paramedik. I od razu ochłonąłem i odżyłem, jak już na taką drogę zjechałem. To jest taka bardzo drugorzędna 609, ale jak widzicie, zasuwa się. No i później skoczę na 77. Już też z zamkniętymi oczami mogę jechać. Dojadę do Herne. Herne, czy jakoś tak? Herne. Tam zadaję paliwa i może jak tam będzie miejsce, to stanę. A tam jest od Herne do Carthage, jest dużo opcji parkingowych. Jest ten Pilo, jest ten Loves, później jest Palestine, jest Jacksonville, tam zawsze jest miejsce. W Carthage są dwa truck stopy. Później przed Tatum są takie duże, no taka resteria dość duża, tylko że tam ta resteria to będzie przy drodze. No bo później już za Marshall to już jest trochę lipa, bo jest 59. I ewentualnie zostaje Waga lub Loves, ale o Loves w Domino to już będzie trochę późnawo. Więc no ja jak już zatankuję paliwo, to będę się zaczynał rozglądać za parkingiem, bo za 2 godziny wskoczy mi już 2900. A 2900 to jest pewniak, że przekroczę granicę. Znaczy to jeszcze z 2-godzinnym zapasem, nie? Tak naprawdę to już za godzinę bym miał... tak naprawdę to już teraz jestem w zasięgu granicy kanadyjskiej w 2 dni. Tylko wiadomo, trzeba dać sobie więcej trochę okienka, żeby znaczy godzinę więcej, żeby mieć na nieprzewidziane rzeczy, nie? No. Czas. Także ja jak wysunę się gdzieś tam dalej, to będę jeszcze miał lepiej, także to polegnę za Toronto. No w sumie taki jest plan, żeby we wtorek przejechać Toronto. Miejscowość Lagrange. Trzaśniemy timelapsika. 7.7 do 7.9. Wiosenny Teksasik. Lecimy.
miejscowości Harney, gdzie zatankuję paliwo na pełno. Tak debatuję, czy nie zatankować dalej. No i już teoretycznie mógłbym wstawać, nie? Już jestem w zasięgu granicy grubo. No i teraz tylko kwestia, jak daleko będę chciał jechać, czy przeskoczy Toronto we wtorek, czy nie. Tylko już o to się rozchodzi. Mogłem jechać tu przez tą miejscowość, tak się w sumie nie jeździ, tylko boczną drogą, ale zauważyłem, że pociąg jedzie, a tam jest przejazd kolejowy, bym długo stał, nie? A tak to przegonię ten pociąg. Tutaj też się przejedzie przez przejazd. W ogóle w tych okolicach parę linii kolejowych się przecina i jakby węzeł był, wcześniej był, tutaj jest. No. Dobra. No tu jest jedna linia, tu jest druga linia. Elegancko. Dobra, zajeżdżam na Lowsa, tankuję. Może profilaktycznie wypełnię. Wykręcę pauzę 30 razem z tankowaniem, żeby mieć więcej opcji, nie? Bo tak to mi tylko dwie godziny jeszcze zostały. Ja tak myślę właśnie dotrzeć do Palestine albo do... No ostatni dzwonek to będzie Henderson. No jeszcze zobaczę. Będę tankował paliwo, to na spokojnie sobie zobaczę moje opcje. Może by na Lowsie wstanąć, ale gdzie na Lowsie znajdę miejsce w niedzielę? Nawet na takim zadupie. Kurczę, nowa naczepa i się ABS włączył, no. O, jest, nie ma miejsca. To jest miejsce dla Bobtaili. O, są miejsca, patrzcie. To nie jest tak źle, jak są tutaj miejsca, to nie jest tak źle. Ale ja jeszcze jadę dalej, bo teraz jak stanę tutaj, to Toronto nie przejeżdżam, nie? Także tak. Tankujemy, później zobaczymy. Zresztą, co ja was będę męczył moim wyliczaniem? Tutaj kończę film, bo powrót będzie już spokojny. Dzisiaj gdzie tam się nie zakotwiczę, to się zakotwiczę. Później 3 dni, czyli poniedziałek, wtorek, w sumie 2 dni, poniedziałek, wtorek i w środę parę godzin zrzucam naczepę u klienta. I taki to był typ wyjazdu, proszę Państwa. Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 19, czyli wyjechałem 12 od 11 marca 2023 do 19 marca 2023. Rafał Zezuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za uwagę. Wracam do zimna. No, plombę dał niezłą. Kurde, jakaś podwójna. Panie.